Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Chłopaki z Mazowsza. Jest ze mną AG. Cześć. Ponownie w John Deere'ze. W ubraniu Nicholanda, w stroju. Taka rozkmina, co to jest za logo? Coś? Tak. Coś tak. Nie wiedziałem, jak to ubrać słowa. I ten odcinek nagrywamy zaraz po poprzednim. Czyli 31 maja, około godziny 16:30. Równiutko. Dziś kontynuacja wykopków. Ziemniaków. Jak mogę powiedzieć w sumie? JCB, to sam polecę. Opuszczę Fynda. Ty wyjdź John Deere'a. No i na początek lecimy z tymi zestawami, które udało nam się uzbierać. Tutaj z ziemniakami. Prawie 4 pełne zestawy. Tak, tam ma 80%. Lecimy na małą farmę to wyładować. Ponieważ mamy, no już sierpień, przegraliśmy ostatnio, był lipiec. I nie jest za wysoka cena. W styczniu jest najwyższa. Teraz jest nie za duża, więc na razie sobie będziemy te ziemniaki składować. Nie za dużo też jest kasy na koncie. 300 tysięcy, bo też ostatnio kilkaset tysięcy wydaliśmy już na resztę pól. Na resztę tutaj pól na landów na tej mapie. Elegancko to wygląda. Jak pędzą te wszystkie zestawiki. No i ciekawie teraz będzie na mojej farmie. Ja bym tam przewodem jednak wjechał. Oj. Hamuluj. Czołóweczka. Rekord wideo. Teraz to pamięć się spotkał. Dokładnie. Dobra, nie będę już go wyprzedzał może. Zobaczymy, czy się wyrobi tutaj. Ze skrętem. To już. Może być problem jednak. Jednak. Takim dużym zestawikiem. Szczególnie mnie to nie dziwi. Myślę, czy może to nie zrobić miniaturki od razu. Na farmie z tymi zestawami. Fajnie to wygląda, tak tu się wszystkie zjechały. I ten zetor w tyle, co zostaje przy górze. A i tam z tyłu zetor. Czekaj. Może się gdzieś tu schowam. Ła, jak się wywinął. Proszę bardzo, jak wykręcił. Trzeba się go na 8 razy. O, podejrzysz tam. Już to. A, dobra. W sumie, tędy, w niewygodnie. Muszę większym łukiem to zrobić. O! Widzę, że jest ten sam problem, co ja miałem. Trochę za późno. Skręt jest niezbyt mocarny. Trochę za późno, żebym skręcasz, no. I co ty tam robisz? Nie, tutaj. Tutaj co? To jest wygodne. Mówi, że tam doszadę. W razie do zdjęcia to myślałem. Także cofnij tu podjedź i zrobimy foto najpierw. Oj. Jak to się nazjeżdżało ze stawików. Kolejka do muzeum. Tak. Bilet za darmo rozdawali teraz. Teraz masz. Dokładnie. To mam właśnie, mam stare sprzęty do prasowania bel właśnie, które były w drugim, trzecim odcinku używane. No i dobra, coś takiego. Nazjeżdżało, chłopaków tam jeszcze bocian się załapał. Na słupie. Dobra. Cią w sumie. Robiąc się tu tak. Nie wiadomo. Potem będziemy to pole numer 65 zbierać. Zaraz koło sklepu, więc możemy w sumie sobie zmówić transport kombajnu do sklepu. No, ten chyba na cieśle niech jedzie. Tylko w sumie to. Tu mają trochę ciasno. Blisko prawej. Teraz też będzie trochę zabawy, żeby to wysypać. O, to jest skurczy zestaw. Więc tu jest łatwiej niż przed innymi. Mówisz?
też w sumie coś w tym jest. Dobra. Tam puściłem pracownika, żeby sobie wjechał. Także ty też tu możesz cofnąć ewentualnie do wyjazdu i za mną. Podjechać. Zjeżdżała na ciasną farmę. Rondo budujemy na farmie. Dokładnie. Dobra. No ale dla mnie też tylko czas taki wystający przodem. Albo mi było lepiej tam cofać z tego rogu. Żeby miał chociaż więcej miejsca. A tak teraz nawracać do kaplicy. No, chyba się wyrobi. Czekamy aż tej CV też wyjedzie. No i to sobie wjedziemy. Ciekawe też jak im pójdzie wyjazd. Też trochę za blisko jest punktu 7, za długie są te przyczepy. Dobra, tu na styk. Przy płocie było przed chwilą. Kurczę, za blisko chyba lewej. No dobra. No, jechali nawet, udało im się. Także spoko. Także puszczę też pracownika. Możesz też wyładować, a ja już siadam w kombajn. Stój! Kurde. Bo kurwa, od internetu kabel. Przywalił JCP, dajcie spokój. Jezu, JCP. JCP przywalił Michalda. Możemy też tu w sumie zajechać, sobie naprawić ten sprzęt na sklepie. Ja myślałem, że zahaczam traktorem o ogrodzenie, się kazało, że przyczepą? Moja przyczepa jest wyższa niż powinna i ten daszek chcę zahaczyć. To nieźle. Tutaj młotki jakieś, także chwila, moment, chłopaki naprawią. Obcęgi chyba, czy nie? Taki... O, ważne już. Zapomniałem, jak to się nazywało. Taki właśnie młotek z takim też do wyjmowania gwoździ ewentualnie. Z końcówką. Dobra, przejadę sobie tędy. Możemy też się z nim składać. No i tam po lewej jest to pole. Powiedz sobie, mogę na 5 stopni od razu przeskok. Ciekawy ten korek, nie po... Dobra, jakoś 167,5 stopnia. Ale to w sumie to pewnie tak będzie GPS-y też odbierał. 167,5 powinno być ok, troszkę jeszcze w lewo. Także masz tu wszystkimi podjechać chyba. Czyż ile tu jest? To jest niecały hektar, więc w sumie to dwa zestawy tu wystarczą. No są dwa już. No to kolejne można na lewy górny róg, koło stacji benzynowej. 137 pole. Stacja benzynowa jest ten punkt najbliżej. Możesz tam podjechać na kolejne pole, no bo tutaj starczą te dwa zestawy. Także mamy 3 pola z ziemniakami jeszcze do zbioru. Mieliśmy 6 w poprzednim odcinku, 3 właśnie ogarnęliśmy i też sobie ogarnęliśmy buraczki jeszcze. Jedno pole z buraczkami. Poszli. Nie da. Teraz stary patent z GPS-em, żeby się nie męczył. 167,5 bodajże. Troszkę sobie większa też szerokość. Tu tak minimalnie było za wąsko. No, dokładnie.
przydatna sprawa ten GPS nawet podczas odbierania. Warto go używać i też często to robię. No ale na takich krzywych polach jak tutaj nie zawsze jest to proste. Dobra. Hejden ustawiłem, teraz potrzebuję go. Jeszcze ogarnę sobie raczej. Tam jest z powrotem, mam 1/3 dopiero. Jest tak na styk, tym bardziej jak się jedzie właśnie pod kątem. Ciekawie właśnie, że daje radę ten kombajn wykopać. Te ziemniaki pod kątem. A co to za omijaki, halo? A no właśnie, coś tam dobrze mówisz. Halo, policja? Pamiętaj, że omijaki nie są brane pod uwagę, ale... To jest taka prawda podobno. Dobrze, że mówisz, bo się zapatrzyłem. Także w sumie to by chyba zmniejszyło tą szerokość jednak troszkę. Będzie większy zapas, bo za szeroko to tu wziąć nie można tego jednak. Na drzewo. Udało się. Puh, a ten jak tu się zna? Chociaż kurczę. Jakiś tu jest kąt. Ten tu utknął, a drugi gdzie utknął tu. Ten zrobił dachowanie na prostej drodze na przykład. Coś takiego sobie. No to ciekawe. Dachowanie tam koło. No, przed mostem centralnie. Tam jest miasto. Na krawężnik, na ogrodzenie i góra na miasto. Dokładnie. Trochę tam tego jest. Ile mamy buraczków? Jeszcze ponad 200 tysięcy. 219 tysięcy prawie w biogazowni. No i kiszonki sporo też. To się przesunęło troszkę w lewo. No to w sumie jeszcze chyba. Raz ogarnę w tą i z powrotem. Mam 2/3, tu sobie akurat trochę wężej wezmę. Wyrównam. Trochę krzywe jest to pole, albo jakoś tak się nie mogę za bardzo dopasować GPS-em i tak się trochę teraz muszę przesuwać. Co nam tam jeszcze zostało do zbioru? Tutaj słoneczniczki, tutaj owies, pszenicy troszeczkę, tutaj też ziemniaki jedno pole to dzisiaj, tu rośnie jakaś pszenica, tak samo. Tutaj jest też jakieś słoneczniki, tu buraki. Whips. Także buraki jeszcze za parę miesięcy będą do wykopków. No ale generalnie to już prawie że koniec akcji tym sprzętem. Nie będzie raczej nic więcej do wykopywania już. A szkoda w sumie, fajnie się można na burakach też dorobić. Tam na górze też pszenica. Jedno pole już gotowe, drugie jeszcze rośnie. Niektóre też już są skultywowane. Tu ziemniaki jeszcze dzisiaj. Tutaj soja też rośnie. A tutaj jest sorgo gotowe do zbioru, ale tam już sobie zacząłem je zbierać pieczkarnią. Tutaj jest też jakiś jęczmień. Też w sumie chyba nie widzę sensu przyjeżdżania na takie małe pole z jęczmieniem specjalnie, więc też sobie pewnie je na kiszonkę zrobię. Słomy zbierać, mówię. Wrodzę od razu, jak już jest. Dokładnie. Zdalniałem się. No i dobra, zaraz też mnie będzie słup tutaj czekał. A, ogólnie chyba za 2 albo 3 przyjazdy został jeszcze. Także na spokojnie. Tego niech będę już chyba wysypiemy, czy braknie troszeczkę? Może minimalnie braknąć jednak, bo... Chociaż on ma niewiele większą pojemność niż ten kombajn. Wiem szczerze. Nie, chyba styknie akurat, chyba styknie. Bo tu już też trochę uzbierałem na tym przejeździe, więc jest na spokojnie. Kupię hamulce. Na styk starczył. Też kupię się to do Rolanda, bo nie posiadam.
To prawda, fajny staw, kolorystycznie dobrany, aczkolwiek czegoś tej przyczepie brakuje. Czekaj. Troszeczkę. Tak tyć. Dobra, przedostatni przejazd. Tu też trochę zabawy będzie ze słupem. Ale akurat mam taki tryb sterowania, że powinno teraz to... Go zawieźć na farmę, czy tego tutaj zostało? Możesz zawieźć w sumie. Dobrze, na farmę, no. Można zawieźć na farmę i... Chyba już nie będzie potrzebny. Do tych ziemniaków. Elegancko. Także gdzieś tam możesz go puścić. No nie wiem, czy na P200 na przykład. To będzie owiec do zbioru. I on już sobie czekał ostatnio z tym owsem, ale jednak postanowiłem jeszcze go wysypać. Także wysypiesz na P200 go puść. Jadę skrótem. Oho. Zrobię sobie przeprawę przez wodę. Tryb nurek rozumiem. Dokładnie. Nawet przeszedł. Tam się mu zawiesi. Ale przeszło. No i dobra, tu zostaje John Deere. Tam 137 pole. Ma hektarów. 1,1. Także też... Ups, jeszcze coś rośnie. Tak samo psa jeszcze to dopiero. Myślę, że tam starczą te dwa zestawy. Więc John Deere tam koło sklepu, który jest może na 173. Czyli tam w okolicy biogazowni. Zmienię sobie z powrotem przeskok kątu, bo tam już będzie pionowa jazda. 30% mam w zbiorniku, ponad 13 tysięcy litrów. Ale już wiozę na kolejne pole. W takim razie... No i spółczko. Teraz tu skręt w prawo i gdzieś tu po lewej będzie... to pole. Dokładnie tam. Także też to sobie jakoś tak... idziemy, można powiedzieć, że łagodnie. Chociaż to jest stromo dosyć. Tam już zestawiki są... przygotowane. Także wjeżdżamy. Przedostatnie pole z ziemniaczkami. 19 minut odcinka już mamy. No ale myślę, że na spokojnie sobie damy radę. Tutaj też chyba po owsie soma jeszcze została. Także trochę tu tego będzie jeszcze. To tak samo pole do połączenia. Stoczył. Dobra. Dobra. Coś takiego. Jakoś też możemy z powrotem zwiększyć. No i lecimy. Tutaj już akurat słupów na pół nie ma. Dwa są przy polu tutaj. Po rowu. Także będzie trzeba na nie uważać. Możemy się też w sumie zamienić, nie? Za chwilkę. Też sobie trochę podbieram. W sumie cały czas tym kombajnem jeszcze. GPS tu widzę, spoko wychodzi. Myślę, że John Deere tam zabić. Ale to o nim zapomnę i wleci w galę. O, biega zabić tam możesz, no. Ja tu sobie jeszcze zrobię jedno okrążenie, myślę, że...
miejsca czy miejsca. No i tu w prawo, tak jest główne. I potem w prawo za mostem. Na 173. 70%. Hmm. 75. Dobra, jadę w takim razie z tamtej strony już bez poprzeczniaka. Bo na tej krawędzi byśmy się wysypali. Tu jest taki krótszy akurat chyba przejazd, także mam nadzieję, że się... No i tu w prawo już możesz. Łopa. Że dojadę. No i w sumie JCB Gensa podjadę. Mniejszy trochę zestawik. I od razu to będzie można na farmę też przewieźć. Dobi od razu. Także to na początku się możesz ustawić i się zamienimy. Zamienimy. Trzeba jakoś nawrócić. No to nawróciłem. Pokałem w krzakach, ona, który nie ma kolizji, ale nagła kolizja. Na słowie. Tylko sobie to nie zmienić tryb sterowania, chociaż ten jest najzwrotniejszy, więc chyba jest dosyć okej. Okay. Także się zamienimy. Mena. GPS akurat spoko wychodzi. Na styk, także fajnie, fajnie. Dobra, koło gucików to brakuje w tym JCB-ku. Teraz jest elegancko całe na żółto. Prawie całe na biało. No i dobra, naprzód sobie jeszcze dosypiemy. Troszkę na tył jeszcze możemy. I dobra. Pełny, także pędzimy. Jedziemy sobie na drogę gdzieś tam koło stacji benzynowej. Aczkolwiek trendy ja bym chciał jechać chyba górą przez miasto i tu w pionowo w dół, nie do farmy. Będzie najlepiej. Z powrotem sobie możemy ewentualnie tędy pojechać. Jakoś tam. Chociaż z drugiej strony tu JCB już chyba nie będzie aż tak potrzebny. Za bardzo. Chociaż z drugiej strony. Co myślisz? To jest też fajny cmentarz. Pokazywaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, jakie są ciekawe nagrobki. Także troszkę sobie pozwiedzaliśmy tą mapę. Po ponad 100 godzinach gry na niej. Szedłem około 130 godzin na niej przegrane. Także w sumie sporo. W sumie sporo, no ale ja zwolni troszkę. Uff, na styk. Na styk, dobrze, ten krawężnik też krzywdy nie zrobił. Także sporo już mam, właśnie przeważnie 100 godzin ponad tam na mapce przegrane. Jak już na jakiś gram, czy na live'ach, czy na odcinkach, właśnie o to. To właśnie przeważnie 100 godzin. Pędzam na każdej. Minimum. Czasem jeszcze dużo więcej. Mój rekord to był chyba tam 400, czy nawet 500 godzin. W formie 19 na jednej z map Sharpiego. Wysokie brodno bodajże. To była właśnie mapka, na której miałem prawie 500 godzin przegrane na jednej mapce, także sporo, jak na mnie. Farminga 23 tu reklamują przy sklepie. Gramy, gramy. Tutaj mamy cukrownię. Naszą po lewej stronie. No z ziemniaków to akurat za bardzo z cukrowni nic nie zrobią. Bo ja tam Polak by zrobił. Mówisz? Wiadomo jak, ale... Dobra, zjeżdżamy do lewej, no i skręcamy w prawo. O, to mijaczek jest, ale go zostawię na pamiątkę. Nie mój, więc zostawię. No, twój mijaczek. Dojechaliśmy, wysypujemy. A gdzie? A nieważne, ja go widzę normalnie na mapie, więc... Taka fajna kropeczka jest, kurwa. Na prosto, tak? No. Tam po lewej nawet? A. To jest owsem? Nie, ziemniakami. Na ziemniak normalnie masz. Ziemniakami, no jest. Kropeczkę tak. Taką, trzy nawet. Ono jest, ono jest. 55%. No.
Raczej sobie niech to na razie stoi. Ja mogę podjechać Fyndem. Czy będzie tu jeszcze potrzebny jeden zestaw, czy nie? Nie wiem, nie wiem. Na tym polu. Lampa. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi. Nie, drzwi nie. Drzwi nie. Na drzwi trzeba uważać czasem. Czasem? Słowo. To jest jeszcze przeskok inny. No i dobra, pędzimy. Pędzim, pędzim. A co pędzi? Bimber. Oho. A family friendly content? Oho. Promowanie tego i owego? Rozumiem, rozumiem. Promowanie alkoholu przez influencerów? Tak. Jan śpiewa, gdzie jesteś? Chyba wejdziesz, nie? Wejdź. Bo ja masz 4 większych jazdów, także kombajnie weźmiesz resztę. Także JCB-kiem to ja sobie pojadę tam na kołbie gazowni. Dobra, niech tu na razie stoi. Potem się jeszcze dozbiera. Ja tymczasem wracam do JCB-ka i w prawo sobie teraz przejdziemy dołem na kolejne pole w okolicach biogazowni. No ostatnio już pole z ziemniaczkami. Ale teraz ruch idzie, jedzie. Tu on idzie czy jedzie? Oni tu byli chyba przyblokowani, gdzieś tam przy farmie czy przy sklepie. I był taki korek, więc teraz tak jeżdżą razem sobie. No przede wszystkim było co... Tam stały cztery zestawy u siebie. Też. I na koło farmy, i tam koło sklepu. Na początku chyba tego odcinka, tak? No... Dokładnie. Dobra, pędzi prosto. Tu góreczka, ups, się wyłonił samochód z zagórki, kurczę. Kto go tam postawił? Kadrowice 6,5 km. No fajna łapka, fajna. Największy minus to myślę, że te krawężniki. No i słupy też, jednak. Jest trochę z nimi roboty. Jakby nie miały kolizji, to byłoby łatwiej, nie? I ogrodzenia w pewnych miejscach, które powinno być moje do usunięcia. Tak, też. Żeby sprzedać jako obiekt. Na łąkach, no. A nie, że stoją pancer. Co prawda. No to jest chyba mapa skonwertowana akurat z poprzedniego farminga, więc myślę, że do tego farminga to... A bo inaczej, kto takie duże maszyny daje na polską serię? Jak to możliwe? No, cała mapa się uprawia. Całą mapę to już chyba nie będziemy tymi zetelami. Tą prasą tej słomy zbierać, tej małej, tej gorzki. Ursusami teraz Ursus. To jest... Rzetor. I mejsze i fejgus. Ostatni przejazd, tak? Przedostatni przejazd. No to spoko, zobacz, już sobie podjadę. Wysypiemy, no i tam podbiega za mną, jest 173. Ostatnie pole. Ja sobie tu wjadę na biogazownię i mogę taśmociąg z powrotem tutaj wrzucić. Żeby... transportował te buraki. Żeby biogazownia miała co robić. Jedziemy. To też sobie kogociki włączymy. Także już tam to możemy na razie włączyć. Chociaż też mleka trzeba będzie przewieźć. Tutaj biegazownia ma co robić. Kiszonkę też trzeba będzie sprzedać. I znowu 8 milionów trzeba dopisać. Jakie 8 milionów? Dobra, 10 na 10 będzie tym razem. O, update był. Dokładnie. Dobra. No to w sumie... Tu w sumie zostanie kawałek. 4000. I się nie mogę złożyć, och. 10% nie możesz? Nie. A teraz akurat złożyłeś? O, można. O. 10% jeszcze. Tam sobie wjedziemy przy stacji benzynowej, nie? Ja sobie też tego pojadę w prawo. Przez las. Jeszcze będzie robił hałas w lesie? Dokładnie. Tutaj w
prawo, na styk się wyrobił. Czego o tobie nie mogę powiedzieć? No to też prawda. A w sumie jadę gówno tu. W sumie jadę tu gówną. Ty tu możesz w prawo i potem gdzieś tam. Czy tu w lewo przez las, czy... Tam w prawo. Jedenasta godzina wybiła i pół godzinki odcinka. No i tu już w lewo tam przez pola. Zaś ta pola. Czy drogą główną, obojętnie. Dobra, czyli JCB jest już tam przy polu razem z John Deere'em. Tu jest jeszcze kukurydza też. Na kiszonkę już gotowa do zbioru. Obok też soja. Oj, Citroen, witam Citroen. O, drugi Citroen. Vito? Nie, nie. Nie, to Mercedes chyba Vito. Citroen to był Berlingo, jakie tam były jeszcze? Jakieś tam... Przynty. To powiedz, pan jest Citroen C1, co ma silnik, że żagał tam, a się nie mieści pod maską i masz taką fajną dziurę w kabinie. Bo się inaczej silnik nie mieści. Ciekawe. Bo wstawili od 406 chyba silnik, jak otwierasz maskę, ten plastik się nie mieści pod maską. I sobie tak maskę wywalą do góry. Ciekawe. Sztab inżynierów nad tym pracował. Raz widziałem, jak pan powiedziała, no wymieńcie olej. Cały przód. Olej to. Do wyjęcia, żeby doczesać się do kłakorko jeba. Ja też pamiętam. Był taki film popularny, jak w jakimś tam starym samochodzie. Mechanik szukał, jak się otwiera maskę. I nie tak normalnie od przodu, tylko od szyby. I otwierał i szukał. Potem ktoś tam przyszedł, pokazał. Ja bym fan tego nagrania, co w Niemczech, co mechanicy nawalali młotkiem tego tam Skodę City Go. Co tam były spodnie normalnie w lewym błotniku. Normalnie cały rozpad na części i koniec, kaplica. Można i tak. I jeszcze ja. 180 tysięcy buraczków zostało. Okiem szybko to przerabiają. Mamy tu też tą ładowarkę. Ale w sumie teraz w taki bardziej zaawansowany sposób. A przy użyciu też pociągu to przenosimy. Szczepa przeładowcza też tam teraz do zdrawnia. No i dobra. Tą łyżkę też sobie możemy napełnić. Dawno tą ładowarą nie jeździłem. Fajny sprzęt. 26 tysięcy bodajże ma. Powinno się ta łyżka. Kto ten śnieg wysypał? Ja nie wiem. Ja nie wiem, no. Ale się spodziewał. I tym razem to nie ten osobnik, który zniknął jak Houdini. Dokładnie. Ktoś powiedział, czy jest potrzebny. 150 tysięcy. Mam jeszcze buraczków. Może jedną szóstą sobie około załadujemy na łyżkę. No i też troszkę tutaj jest to ciężkie, także dźwiga tył, aczkolwiek mamy też tu 3-tonowy bodajże obciążnik z tyłu. Z tego to by już dźwigło w ogóle. Ja to by tak dźwigało, że hej? Tak by dźwigało, że hej! Zostawimy tak i niech się powoli sypie. Dobra. Jak tam idzie 40%? To sobie się czekanie, trochę pośmigam.
takim razie bierzemy sobie to sorgo. Tutaj po lewej stronie mamy też jęczmień. Ostatnia faza rośnięcia. Niezła faza. Włączymy sobie to. Daj znać, jak tam weszło pano. Żeby się wysypać. Może właśnie na ostatnie żniwa sobie też zasiejemy trochę kukurydzy. Chociaż w sumie na tym, co na live było ostatnio, to chyba już masz dosyć tak akcji prasowania na dwie prasy. Dobra, pamiętajmy, jeszcze nie jest skończona. No właśnie, dlatego w sumie, czy tu jeszcze coś takiego robić, to... Co, nie wiem, fajna sprawa jest. Nie roboty. Fajna sprawa jest z taką akcją. Na jakichś większych polach można by było, nie? No bo... Duża mapa, więc... Więc jednak jakieś tam różne rzeczy by trzeba było zasiać. Niekoniecznie chyba to samo wszędzie. Dobra, cofniemy sobie tu jeszcze, wyciąć ten trójkąt. 800. A jaki trójkąt? 6. Bel już ma. Ta prasa nabite. Aczkolwiek 800. 9 jest... owiniętych, a 8,6 pracowanych. Niektóre nie było owinięte. To podczas chyba jakichś błędów w tej pracy, tak? Musiało chyba tak być. Albo to były takie desynki, że prasa wylatywała, że belka jakby wylatywała, nagle był lag i widział silnik. Być może, być może. Jest wiele możliwości. To są trzy przejazdy, czy ja trochę bez pieca? Na początku, jak to jest? Nie, nie. Tam masz 80%, 90%. No, ale jestem blisko zestawu. No, podjadę. Podjadę racewickiem. Cofnę. No, masz wydać. W trakcie jazdy. Zsypiemy. Dobra, tak, zostałem krótkie przejazdy. A no chyba, że chcesz tak. Chyba, że jeździsz tak... Po tej stronie więcej by było, nie? Lepiej? No, to jest z tej strony. Po tej strony wysypiemy się akurat. I będzie pełny ten zestaw. ...39 minut już mamy? Kurczę. Nie szalej to. Zleciało się. Szybko to minęło. Dobra, się stanie. A, wysypiemy. Są takie krótkie kawałki, więc... Dużo jeżdżenia. Jakby się JPC rozpędził, to już bym dojechał do końca, to bym zawracał. To prawda. Ja to sobie jeszcze to sorgo skończę. No i chyba w sumie zrobimy cięcie i na końcu odcinka może sobie jeszcze zjedziemy na dwa zestawy do... 99%? Ciekawe. Fajne. Ja tu widzę, że zostaje taki wąski. Ale to już chyba na początku widziałem, że... Że nie będzie akurat... Pełnej... Tutaj pełnego przejazdu. Dobra, mamy tam jeszcze kukurydzę na 141. No i tu jest soja rosnąca i tu jest soja gotowa do zbioru, więc bym się zastanawiał, czy to kosić na kiszonkę, czy
Czy jak? Chyba na ziarno, bo tu jest też soja. Więc się to zbierze. O, idealnie, będzie jeszcze jedna belka, oj tu. Da mi się też na header narzuciła. Dobra, w takim razie zrobimy cięcie. Jak Agie tam sobie to pole zbierze. I na koniec odcinka, a to już końcóweczka. Także zaraz się widzimy i sobie zjedziemy jeszcze na farmę. Pełnymi zestawami. Czy nie pełnymi, ale w końcu ziemniaków. Na koniec tego odcinka. Także widzimy się za chwilę. Ok, pole skończone. Także zjeżdżamy. Agie tam ma końcóweczkę 9000. Czyli tam jedna piąta, jedna szósta tej przyczepy. No, 17%. Także niecała jedna piąta. Ja tam pewną przyczepę jeszcze. Aczkolwiek nawet na jedną by tu nie wyszło. Tą większą. To jest 6000 różnicy. Tam zostało 9, więc na jedną by też nie weszło. Także pędzimy na farmę. No i będziemy kończyć odcinek, bo już doszło ponad 40 minut. Uwaga na czerwonego. Ale którego? Pierwszego czy drugiego? Wszędzie czerwone dookoła, ja cię kręcę. Rozbiały. Właśnie jakoś dużo czerwonych teraz widzę. Ja taki wysiadłem biało-czerwonych. I pierwszy czerwony jechali potem. Oj. Widziałem to. Ja. Trzeba obalać. Często... A widziałeś kolegę za mną? Często są te przystanki. Chyba nie. Chyba to nie. No dobrze. Z kolegę znalazł nowy parki. O. Podziemny. No i. Ale też czerwony, ciekawe. Kurde, dobrze przejechał, bo nie wyhamowałbym. Tym zestawem. Ale tu ruchu, kurczę. Ruch to zrobię, pamiętajmy. Dokładnie. To też prawda. Muluj. Hamululuj. Ten jak się tam daleko zatrzymał. Wiedział, że będę cofał. Dobra, także wysypujemy i będziemy kończyć ten odcinek. Także dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli się podobało, to zachęcamy do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. I był ze mną Agie. Cześć. Który tu właśnie się pakuje. Pakuje walizę. No, długi zestawik. O! To w Citroenie, no. Pokaż, pakuj. Długi zestawik troszeczkę. Tak ładnie chciał pokazać, jak się we mnie wjechać na full prędkość. No, to jest... Faktycznie tym JCB-kiem, chociaż jest zwrotny, to nie jest tak co łatwo jeździć, nie? JCB jest mniej zwrotny, ale jakoś tak lepiej. To idzie. Także miłego dnia wam życzymy, zapraszam na kolejne odcinki. No i do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.